Byłam kiedyś świadkiem, jak pewien uroczy trzylatek, wykorzystując nieuwagę swojego dziadka, podniósł i chwycił swoje rączki, znajdujący się niedaleko niego młotek. Dziecko miało szczęście, ponieważ zanim zdołało to ciężkie narzędzie upuścić na swoje stopy, zostało mu ono przez członka jego rodziny odebrane. Kiedy przypatrywałam się tej scence, naszła mnie myśl, że każdy z nas czasem w swoim życiu, zarówno tym przyziemnym, jak i duchowym, zachowuje się tak samo jak ten trzylatek. Zdarza się bowiem niejednokrotnie, że chwytamy do naszych rąk i chcemy nimi rzucać różnego rodzaju metaforyczne młotki i chcemy z nimi paradować po okolicy, ponieważ wydaje nam się, że spokojnie taki młotek udźwigniemy i zrobimy z niego jakiś fajny użytek, zapominając kompletnie, że możemy takim ciężkim młotkiem zrobić krzywdę nie tylko sobie, ale i komuś. Panie, przymnóż nam mądrości, abyśmy zanim cokolwiek weźmiemy w ręce, zastanowili się najpierw, czy rzeczywiście służy to Twojej chwale i pożytkowi naszej duszy, dobru naszych bliźnich i Kościoła Świętego. Amen.